Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Nadal powiem wam, nie jestem w jakimś takim nastroju do kręcenia takich bardzo wesołych filmów i do bycia taką dosyć pozytywną, jak to zwykle jestem w kolejnych odcinkach. To wszystko, co się dzieje, już nie tylko w Polsce, ale i na świecie, jakoś nadal mnie przytłacza i nie jest mi z całą sytuacją do śmiechu. Zbliża się tutaj w Wielkiej Brytanii kolejny lockdown. Są spekulacje na temat zamknięcia kraju w okresie świątecznym. Tak dzisiaj słyszałam w radiu, co z tego wyniknie. No to zobaczymy, ale statystyki zachorowań, zakażeń rosną, więc to nie są dobre wieści. Dlatego też nie chcę jakoś tak udawać, że nic się nie dzieje i w jakiś sposób mnie to nie dotyka, ale żeby nie zostawiać was bez żadnego filmu na moim kanale, to jestem już po pracy, jestem koło Aldiego, który znajduje się koło mojej pracy i jestem w drodze do domu i muszę zrobić zakupy. A że zakupy lubicie oglądać na moim kanale, mam nadzieję, że ten czas, który spędzicie teraz ze mną, no nie wiem, może do sklepu was nie zabiorę, bo za duże ryzyko. Zresztą nagrywam telefonem, bo nawet nie spodziewałam się, że wyjdzie coś takiego. Pokażę wam wszystko, jak po prostu wrócimy do domu. Ja teraz zabieram siatki i zabieram maseczkę siebie. Uciekam do sklepu i w błyskawicznym tempie przejdę przez półki, bo nie chcę tam spędzać nie wiadomo ile czasu. I mam nadzieję, że ten czas, który ze mną spędzicie, tych kilka chwil w jakiś sposób pomoże wam oderwać się od rzeczywistości, od tego, co się teraz na świecie dzieje i jakoś inaczej, milej się poczujecie. Zakupy robiło się całkiem fajnie, ale to, jaki teraz jest korek, żeby wyjechać z tego parkingu, to jest po prostu dramat. Zobaczycie, jak wygląda jesień Wielkiej Brytanii, na ulicach, na wioskach, jak jest pięknie, tylko szkoda, że mokro. I półtorej godziny później jestem w domu. Matko, słuchajcie, jak mi się ta trasa dłużyła. Nie wiem, skąd tyle korków po drodze się namnożyło. Nie pamiętam, kiedy wracałam ostatnim razem w takich warunkach, no ale bywa, czasami po prostu bywa. Jak widzicie, nie jest tego aż tak bardzo dużo, a w większej mierze tutaj na blacie leżą warzywa. Teraz właśnie dopiero zauważyłam, że to jest taka główna część całych zakupów, ale zanim do wszystkiego przejdziemy, chcę wam pokazać także świeczkę, którą dorwałam. Jest to świeczka, która, sami powiedzcie, do złudzenia przypomina świeczki Yankee Candles, które do najtańszych nie należą. Takiej wielkości w Wielkiej Brytanii jedna kosztuje chyba 14 funtów, coś takiego, a ta Aldi całe 2,99. Fakt faktem, może to nie jest zapach... Czemu mi się nie chce sfokusować? O! Fakt faktem, nie jest to może zapach typowo jesienny, ale podejrzewam, że lada chwila Aldi wypuści także jakieś jesienne zapachy. Ten najbardziej mi się podobał ze wszystkich, które były dostępne, więc go kupiłam. No, 2,99, a 14 funtów, no to chyba jest duża różnica. No to jak już o świeczce pogadałam, to teraz mogę wam na spokojnie pokazać wszystko inne, co przywiozłam ze sklepu. Czteropak wody gazowanej, dwie papryki, fasolka szparagowa. Jakoś mnie ostatnio bierze na wszystko, co jest zielone. Jak widzicie, tutaj są także brokuły, jest awokado, mamy cukinię, jest sałata, ogórek, chleb, cebula, to jest eggplant, czyli nie kabaczek, tylko to jest co? Obrżyna, matko, zaćmienie. Dwa megastyczne bataty. Ja lubię je zapiekane w formie takich kosteczek, w takich większych kawałków, bądź w formie pokrojonych cienko pasków, tak jak frytki, coś takiego. Kawa, bo już nam się kończy, dwa opakowania fasolki czerwonej, pomidory w puszce. Fasolkę ostatnio zużywam do
ręcznie robionych, domowych burgerów wegetariańskich i wegańskich także. Próbuję dopracować moją recepturę i jeżeli ona mi wyjdzie, jeżeli będzie w pewnym momencie taka, jaką naprawdę chcę, to się nią z Wami podzielę i pokażę Wam, jak je robię. 3 opakowanie koncentratu pomidorowego, bo bez tego to miejsce nie funkcjonuje. Tutaj mamy spaghetti, 2 mleka. Oj kurczę! Aj, nie wzięłam tego, co chciałam. Chciałam owsiane, a widzę, że wzięłam migdałowe. Jak to się stało? Jak ja to zrobiłam? Przecież patrzyłam na owsiane. No nic, to także wypijemy sól, ryż z tyłu, jajeczka, 12 jajek. Tutaj takie ogromne opakowanie kurczaka, które starczy nam na bardzo, bardzo długo. Masełko. I tutaj muszę Wam o tym powiedzieć. Nie wiem, czy w Polsce są te burgery dostępne. To są burgery wegetariańskie, czy wegańskie nawet, tutaj jest napisane wegańskie, są przepyszne. Nie czuć w ogóle, że to nie jest kurczak, że to nie jest mięso. Także polecam Wam, powiem Wam, że one nawet dorównują tym, które możecie dostać w Islandzie, które są imitacją burgerów wołowych. Te są naprawdę przepyszne, uwielbiamy je i próbowałam już wielu różnych tego typu. Jak Kamilowi one smakują, no to znaczy, że chyba naprawdę są dobre, bo on stwierdził, że naprawdę nie czuje absolutnie żadnej różnicy w teksturze, w smaku, więc zapauzujcie sobie, spiszcie sobie wszystkie detale, dane tego produktu i wypróbujcie, bo naprawdę są fantastyczne, jeżeli chodzi o wegańską stronę życia. Pod spodem mamy także szynkę, tutaj jest serek miękki a la Philadelphia z czosnkiem i z ziołami. No i na koniec jeszcze mamy taką kostkę żółtego sera. I to wszystko, jeżeli chodzi o zakupy żywieniowe, to nam starczy na jakieś 1,5 tygodnia. Jak i nie więcej, zważywszy na to, że mamy taką ogromną kopę mięsa. Mleko najbardziej, powiem Wam, mi się podoba w tych zakupach. Ogólnie mleko w kartonie i roślinne, bo bardzo długo stoi w lodówce, nie psuje się, nie kiśnie i może być otwarte przez kilka dni, podczas gdy zwykłe, takie krowie mleko, no długo w lodówce nam nie postoi, więc tutaj nie muszę ich trzymać nawet właśnie w lodówce, tylko mogę jedno sobie schować do szafki, tylko jedno trzymać w lodówce, bo nasza lodówka jest dosyć mała. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie mój kanał, wgrywam regularnie, pojawiają się tutaj filmy co tydzień. Dajcie łapkę do góry, jeżeli miło spędziliście ze mną czas, a ja widzę się z Wami już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, pa pa!